zaczynać? To możemy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jeziolnik Official, a to taki odcinek, którego ogólnie dawno nie było już na YouTubie. Co się tam dzieje u mnie, jak tam, co tam. No i tam po tych TikTokach niektórych ktoś tam może sobie skojarzy, co się dzieje. A tak ogólnie no to pracuję sam nad odcinkiem, dzisiaj będzie piąty dzień, jak to nagram, to jest piąty dzień pracy. Mamy godzinę po 10, to jest 16 po 10 dnia 3 maja. Od soboty 29 kwietnia do 3 maja już bawię się. Jestem na bardzo krótkim już etapie, bo dosłownie zostało mi już niedużo nad tym pracy. Przepraszam. A jest tu dużo zmian. Zobaczymy, czy będą lepsze, czy gorsze. Ogólnie najbardziej boję się o silnik, bo nie wiem, co tu się nie działo. A na razie bez zbędnej elektryki, aby postaram się go odpalić, a potem będziemy myśleć nad instalacją, nad resztą, bo światła to jeszcze na dniu to nie są potrzebne. Wieczorem to wiadomo. No i w ogóle tu jest dużo zmian. Myślę, że raczej lepszych niż gorszych. I co? Zapraszam do dalszego oglądania. Więc tak, ze zmian, które nastąpiły, to tak. Nowe lagi. Tak średnio pomalowane przeze mnie, ale malunki nie są najważniejsze. Nowe błotniki przód, tył. Nowe koło przednie. Nowy gaźnik. Nowy bagażnik. Nowy tylny błotnik. Nowy gaźnik, powiedziałem. Hamulce z tyłu wreszcie. V-brake'i typowe. Więc no, to już jest fajnie. I co tu jeszcze mogę rzec? Zaraz. Coś się już nie po mojej myśli. Dobra, pomijałem. To najmniej ważne. Jeszcze zamówiłem, przyszły mi ogólnie części niedawno, bo no jakoś niedawno. I tak. Przyszedł mi gaźnik na pierwszy, na sam start. Potem zacząłem dobierać błotniki, jakieś duperele, no to już wszystko jest podobierane. Kolejnym aspektem jest, co ja już tu założyłem. Całe nowe łożyska, nowa nakrętka. Wszystko tutaj, nowy układ jest kierownicy, tylko muszę jeszcze kierownicę wyprostować, bo wiem, że jest krzywo. Ale ona jest do wyprostowania, muszę po prostu lekko poluzować śrubkę i lekko ją przekręcić. Gaźniczek. Cóż. Tak to musi być na razie. Chyba tyle, no. Co tu jeszcze nowego? Koło to mówiłem. Ogólnie tą felkę, co była z tyłu, wziąłem ją, pomalowałem na srebrno. Nawet nie wiedziałem, że nowa też będzie na srebrno, więc ta się idealnie zgrało. Tu jest pomalowane przeze mnie, tu jest oryginalna taka srebrna. Prawie, że idealnie pasują ze sobą. Nawet nie ma dużej różnicy, więc nawet nie trzeba będzie dużo malować. Tutaj jedynie trochę ta farba. A to się pójdzie na pierwszy raz, na myjnie się pojedzie i się umyje. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Muszę jeszcze wymienić linkę sprzęgła, bo jest lipa. Muszę zajrzeć do zapłonu jakoś potem, bo o, to jakiś kabel, kurwa, wisi. Zajrzeć do zapłonu, bo z tego co czytałem, ten silnik może przerwać dlatego, że jest słaba już świeca. Ale świecę wymienimy przy pierwszym odpaleniu. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Gaźnik jest w ogóle inny, dlatego będzie ciekawie na pewno, bo gaźnik, nie wiem gdzie już leży, stary, do dziś położony. A jeszcze łańcuch kupiłem, oczywiście też Hinol, no bo to będę przepłacał. Dużo się
Pałanta. A, tu leż. O kurde. To jest stary gaźniczek, a porównajcie do nowego. To jest spory, większy. Drucik nie uciekł. No. Ogólnie dzisiaj jest szampan założyć łańcuch. Nie wiem, ile będę go skracać. Ale będzie go do skracania chyba trochę więcej. Zaraz nożyk. No i dzisiaj trochę wam pokażę, co ja dzisiaj będę robił. Jeśli oczywiście chcecie. Myślę, że nie stracicie tam trochę czasu. A ze mną tutaj to może być trochę ciekawie, więc no. Dzisiaj plan jest zmienić łańcuch przy dobrych wiatrach. Nie wiem czy... Dzisiaj to i tak już teraz nie będę wszystko robił, tylko że... Nie. Łańcuszek. A grube te ogniwa. Dobra, to żeby się nie bawić, to potem go zmienię, bo potem aparat właśnie. Potem... Potem nie będę mógł wyłączyć sprzętu nagrywania. Już sobie jeszcze otworzymy napinacz. To jestem ciekawy, co jest nowego. Zamówiłem ci nowy napinacz, bo ten stary to już jest pospawany, pokudowany, ale... Na upartego jeszcze by pojeździł. Na upartego. Myślę, że tego 3 maja ten film wleci. Postaram się go zmontować. Dobra. No, widzę jakąś poprawę w łożysku. Już tutaj jest lepiej. No, wreszcie jakieś normalne śruby, to są chyba 10. Nie powinno się to wyginać. Raczej nie. No. No i dobra, to będziemy to testować za niedługo. Zakładać będziemy. Tylko to trzeba będzie zakładać od tamtej i tak. A, i rolka jest szersza, nie? No, jest sporo szersza rolka. No i tak, no mamy ten bagażnik już tak mniej więcej zamontowany już. Idę po sprzęt i wam będę pokazywał po kolei. Uno momento. No i tutaj jak widzimy te nowe błotniczki. Jak widać. Tak to wygląda. Nowy bagażniczek oczywiście. Tak to się prezentuje, rozmazane trochę. Kostrości nie chcę bardzo złapać. No, ale tak to ogólnie. Tak to wygląda. Tu jest to koło. Takie. Zrzucać jest nowe oczywiście z przodu, bo nie wiem, takie właśnie przeboje. Tu oczywiście stare, zepsute gówno. Co się poradzi? To już nic na to nie poradzi. I te błotniczki są fajne. Ten bagażniczek też fajny. No. Więc tak ogólnie, no to luksusowo jest. No i tyle chyba mogę powiedzieć, no. Ogólnie, no, co mogę tu jeszcze? Bzymek myślę, że na 8 maja w powrocie do szkoły raczej już pojedzie. To już taka jest moja cicha, cicha nadzieja dosłownie. No i chyba tyle, no. Myślę, że z tego filmu będziecie jakoś zadowoleni, nie jest on chyba długi. Ogólnie pierwsze jakieś tam uruchomienie będzie nagrane raczej. Postawimy sprzęt, bo nie chwaliłem się, ale sprzęt mam już. Bardziej profesjonalny, więc vlogi, jak i filmy z pola będą profesjonalniejsze. Sporo. I chyba tyle, no. Chciałem wam podziękować za obejrzenie do końca, jeśli się oglądał. No i oczywiście, jak aby coś postaram się go uruchomić, tego Zymka, no to
zrobię film, oczywiście, postawimy sprzęt, będzie film nagrany, no i chyba tyle, no. Życzę wam udanego dnia, wieczoru, kiedy to tam oglądacie, no. Życzę wam ogólnie wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.